Witam wszystkich gorąco i zapraszam do wysłuchania, dlaczego nie należy obchodzić Halloween i czemu jest złe i niebezpieczne i że ze zła nie powinno się żartować, czyli opowieści o wierze, że Halloween jest niebezpieczny, szczególnie dla dzieci. Czyta Sylwia Niezapominajka. Moi kochani, jeśli jesteśmy chrześcijanami, ufamy i wierzymy w dobrego Boga. Wiemy, że zło niestety istnieje. I w dzisiejszym świecie z coraz większą mocą działa. Jeśli się rozejrzymy, widać tego działania owoce. Pragnę podać 10 powodów, jak nie warto obchodzić Halloween. 1. Bóg i Pismo Święte, Słowo Boże. Kapłańska 19, 25-26. Ja jestem Pan Bóg wasz. Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbialstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. Kapłańska 19, 31. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. A teraz mamy powtórzonego prawa 18:9-14. Posłuchajmy. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swojego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych, obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg Twój, sprzed swojego oblicza. Ktoś pomyśli, gdzie tam jest coś o Halloween? Halloween. Pomyśl, na ilu takich imprezach pojawiały się tak zwane zabawy, w cudzysłowie, z wywoływaniem duchów, czy wróżenia, a nawet nauka magii. Co w tych praktykach jest dobrego? Jeśli Pismo Święte nazywa je i ludzi, którzy w nich uczestniczą, obrzydliwymi, to czy takie zabawy będą podobać się Bogu? Uważaj! Zabawa w grzech to grzech ciężki, a ze złem nie ma żartów. 2. A co na ten temat twierdzą bądź twierdzili papieże? Papież Benedykt XVI, Halloween to święto antychrześcijańskie i niebezpieczne. Promuje kulturę śmierci i popycha nawet nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych. Papież Franciszek z kolei twierdzi, że należy zakazać zła, jakim jest Halloween. Ojciec Święty jest przerażony rosnącą liczbą opętań wśród dzieci, które wcześniej uprawiały Halloween. Widzi, że na całym świecie do egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o pomoc. Co o tym myślisz? Bo ja całkowicie zgadzam się ze zdaniem papieży. 3. Kościół katolicki naucza, należy odrzucić wszelkie formy wróżb, odwoływanie się do szatana lub demonów.
przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość, korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni, wróżb, zjawiska, jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i w końcu nad ludźmi i pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Unikajmy wszystkiego, co ma choćby pozór zła, jak jest napisane w Piśmie. Wszystkie te szatańskie praktyki należy potępić, tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy temu intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest też naganne noszenie amuletów. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegał się tych niebezpiecznych praktyk okultyzmu. Spirytyzmu, bo w nich wzywa się złe moce. Rozejrzyjmy się, kochani, dookoła. Halloween obecny jest w domach kultury, szkołach, sklepach, przedszkolach. Łączy się z propagowaniem okultyzmu, wróżbiarstwa. Zdarza się, że na owe imprezy zaprasza się zawodowe wróżki i innych okultystów. 4. Oswajają z magią i okultyzmem. Wielkie jest niebezpieczeństwo Halloween, związane też z faktem, że obchody tego święta często przybierają formy inicjacji okultystyczno-magicznych. Na terenie wielu szkół i miejsc, gdzie jest organizowany Halloween, zapraszają dla zabawy prawdziwe wróżki i tych, którzy profesjonalnie zajmują się okultyzmem, które świadczą swoje usługi tym, którzy dobrowolnie nigdy nie skorzystaliby z ich usług. Niektóre ofiary takich spotkań przekonują, że następuje tutaj mechanizm uwiedzenia i uzależnienia. Wróżka, układając komuś uczestniczącemu w takiej zabawie horoskop czy karty tarota, przekazuje pewne informacje, rozbudza ciekawość i przekonuje, że trzeba za jakiś czas odwiedzić ją, by karty powiedziały więcej. Ludzie często nie myślą, nie zastanawiają się, jakie to jest szalenie niebezpieczne. I co się dzieje z takimi osobami? Następuje powolne uzależnienie duchowe takiego człowieka od kogoś przekazującego informacje nie z tego świata. Tak jak w przypadku innych uzależnień, i tutaj pojawia się podobny mechanizm. Chwilową, darmową korzyść spłaca się latami. Statystyczna większość osób korzystająca regularnie z rad wróżek i okultystów pierwszy raz traktowali kontakty z tą branżą jako niewinną zabawę. Jednorazowo tak myśleli, że tak będzie. A dziś wielu z nich nie potrafi lub boi się samodzielnie podejmować jakiekolwiek decyzje. W Wielkiej Brytanii na przykład mieszkańcy wydają na usługi parapsychologiczne więcej niż na edukację. I nie widzą, czy to naprawdę im pomaga. Polacy natomiast na usługi wróżek i przepowiadaczy przyszłości wydają w miliardach złotych rocznie. Dlatego powiem to jeszcze raz. Ze złem nie ma żartów. Nauczyciele czy wychowawcy alarmują, że taka postawa wiary w czary i magię i tym podobne praktyki rodzi niebezpieczeństwo ukształtowania się u dziecka mentalności magicznej
inaczej braku odpowiedzialności za swoje czyny i błędy, gdyż dziecko będzie przekonane, że losem ludzi rządzą gwiazdy i planety. Również mogą myśleć, że nie trzeba wkładać wysiłku w naukę i pracę. Wystarczy poznać odpowiednie zaklęcia. Pięć. Halloween to najważniejsze święto dla współczesnych czcicieli szatana. Anton C. Lavey, autor Biblii Szatana, twierdził: Halloween jest najważniejszym dniem w roku dla kościoła szatana. W noc z 31 października na 1 listopada to czas dla czcicieli szatana. Odprawiania rytuałów, przez co chcą zyskać przychylność demonów i zjednoczyć się z nimi. Często składają też ofiary z ludzi, przeważnie dzieci. Tak twierdzą byli szataniści, którzy byli naocznymi świadkami tych zdarzeń. Policyjne statystyki za to w Ameryce co roku obwieszczają okropną prawdę, iż w Halloween ginie bez śladu wiele ludzi, zwłaszcza dzieci. Podejrzewają, że stają się ofiarami wyżej wymienionych rytuałów i zabijanych w tym dniu. Niestety, jest wciąż wielu ludzi, którzy uważają Halloween za niewinną zabawę. Ileż w Ameryce przed domami wystawiane są naturalistyczne dekoracje i manekiny przedstawiające martwe dzieci. Kochani, prawdziwy chrześcijanin kategorycznie nie może zgodzić się na takie zło. 6. Ostrzeżenia byłych szatanistów. Były szatanista Glenn Hobbs przestrzega, że nie ma bezpiecznego Halloween. To święto, na którego promocji i upowszechnianiu wśród dzieci szczególnie zależy wyznawcom szatana. To jest najgorsze, jak na przykład matka zakłada małej dziewczynce kostium czarownicy, a chłopak cieszy się na myśl o założeniu diabelskiej maski. Słodycze, dynie czy domy ozdobione szkieletami to symbole śmierci. Czy symbole śmierci, mówi Glenn, to wszystko przywołuje straszne wspomnienia z przeszłości o śmierci, dzieciach, strasznie zdeprawowanych, pozbawionych dzieciństwa osobowości. I to wszystko w imię szatana. Zastanówcie się, gdy znowu pójdziecie do sklepu z takimi diabelskimi przebraniami. Pomyślcie, że w tym dniu zabija się dzieci. A robią to ludzie, co posunęli się o krok dalej. Dla nich Halloween to nie jest zabawa. Dla nich to obrządek religijny, tajemny. Dzień, w którym odbierają życie niewinnym ofiarom. Nie mogę powiedzieć, bawcie się. Szataniści traktują nas jako zasłonę dymną. Czuję się chory, gdy ludzie wierzący w Chrystusa kultywują te straszne demoniczne obrzędy. Prawdziwy chrześcijanin powinien być temu przeciwny. Powinniśmy być jak bracia i siostry w Jezusie i przeciwstawiać się tym ciemnym siłom. Modlić się za dzieci, aby Bóg uchronił ich od utraty życia. To była wypowiedź byłego szatanisty, który prawdziwie nawrócił się do Pana Boga. Fakt jest taki, że dla wielu czcicieli demonów radosne uczestnictwo w dzieciństwie w Halloween było początkiem drogi odejścia od wiary
w Jezusa Chrystusa i wejście później w satanizm. 7. Ostrzeżenia księdzów egzorcystów. Tacy kapłani tłumaczą, że w okresie po święcie Halloween masowo wzrasta ilość osób proszących o modlitwę uwolnienia. Następuje smutny owoc wielu niebezpiecznych, okultystycznych zabaw. Jakże popularne są szkoły czarnej magii, wywoływanie duchów, uprawianie tej nocy. Dzieci, młodzież, ich rodzice nie są świadomi, że ze świętem duchów nie ma żartów. 8. Człowiek nie ma żadnej władzy, jak się niektórym wydaje, nad duchami przodków, że na ich miejsce przychodzą upadłe duchy. Pomyślmy, które podszywają się za zmarłego. Problemy po takich zabawach, w cudzysłowie, pojawiają się potem, na przykład udręczenia, co zazwyczaj kończy się poważnymi zaburzeniami psychicznymi i duchowymi. To prowadzi do zniewolenia, obsesji i wreszcie do opętania. 8. Estetyka Halloween niszczy wrażliwość i zmysł estetyczny dzieci. Dzieci, które powinny być niewinne. Niszczy się tą niewinność. I to jest tragedia. Tragedia dzisiejszych czasów. W tym strasznym dniu wystawy sklepów wyglądają niczym jarmarki z horroru. Są tam maski upiorów, wampirów, zombie, kościotrupów i inne straszne zabawki. Te gadżety nie są dla nas estetycznie i duchowo obojętne. Niszczą wrażliwość, oswajają przestrzeń dla tego, co brzydkie, upiorne i złe. To, moi drodzy, cywilizacja śmierci. Jeśli dziecko przyzwyczai się do tego, co brzydkie, jakże potem ukształtuje wokół siebie przestrzeń piękna i dobra? Pomyśl, czy nie zrobisz nieświadomie krzywdy swojemu dziecku, przebierając go w to, co kojarzy się ze złem, ciemnością, co demoniczne i upiorne. Jakie wyrządzisz szkody w psychice i duszy dziecka przez chwilę bezmyślnej zabawy. Czy to naprawdę się opłaca? 9. Przebieranie się chrześcijan za postacie i symbole właściwe upadłym duchom jest szyderstwem z męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Czy propagowanie postaci sprzeciwiających się Bogu, przebieranie i upodabnianie się do nich może podobać się Bogu? Czy służy do budowania przyjaźni z Jezusem? Chrystus, kochani, cierpiał i umarł na krzyżu po to, by zwyciężyć śmierć i szatana. To czy chrześcijanin, mniej czy bardziej świadomie, promować to, co upiorne i demoniczne powinien? Nie możemy tego usprawiedliwiać. Zło jest złem, czyli to przeciwieństwo dobra. Nie można iść na kompromis z diabłem. Kogo wolisz, by naśladowały twoje dzieci? Dusze świętych czy potępionych? Za kogo zatem przebrałeś swoje dziecko? 10. Przełom października i listopada to czas oddawania czci świętym, a nie upadłym duchom. W Polsce, w polskiej tradycji od stuleci, pierwsze dni listopada to czas wyciszenia, refleksji nad przemijaniem, śmiercią, czas modlitwy pamięci o zmarłych, przodkach i duszach cierpiących w czyśćcu, by pomóc im jak najszybciej dostać się do rajskiej szczęśliwości. Halloween poważnie narusza ten porządek. To wielka sprzeczność z polską tradycją.
miłością Bożą. Jakie będą następne pokolenia? Czy dobro będzie się dla nich liczyć? Pamiętajmy, że Halloween to żarty ze świata zmarłych, gdzie należy się im szczególny szacunek i pomoc. Mamy być może już tam na świecie tamtym przyjaciół w niebie, czy w dusza, czy w czyśćcu, czy w niebie, inni święci, którzy zawsze gotowi są nas wspierać swoją pomocą w modlitwie. Zapamiętajmy to. Kończąc, kochani, pragnę Was gorąco pozdrowić i życzyć Wam wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego, pomocy dobrego Boga Wam każdego dnia. Życzę miłego poniedziałku i miłych, spokojnych świąt, święta zmarłych, wszystkich świętych, a także zaduszny. Idźmy drogą Pana. Zawsze. Z Panem Bogiem.